klasik maszyna. Dobra, wezmę skręcę tutaj. Także siema, siema, witam was w kolejnym motovlogu. Dzisiaj sobie jadę mojego taty 600-ką. Pojeżdżę trochę po wiosce i wypowiem się na jeden temat 600-ek zarejestrowanych na 50-kę. Ponieważ jest to dość ciekawy temat i na Oliksie, i ogólnie na Facebooku. Ale ludzie muszą na mnie dziwnie patrzeć, jak taki mały na takim tym jedzie, na takim wielkim motocyklu. Ogólnie to jest to XJ600 z 99 chyba, jak dobrze pamiętam. Nie wiem ile ma koni, ale chyba 70 coś. Szczerze to nie pamiętam, 78 koni chyba ma. Ale no nie wiem. Ogólnie postanowiłem nagrać taki odcinek, ponieważ chciałem się przejechać na taty motocyklu oraz dlatego, że są spotykane oferty na OLX-ie 600 zarejestrowana na dowód po prostu osobisty albo na kategorię AM, czyli na motorower. Ja mniej więcej wiem, jak to działa, jak oni rejestrują tak te 600-ki na 50-kę, ale nie będę się wypowiadać na ten temat, ponieważ nie chcę rozpowszechniać trochę takich informacji. Ale wiem, jak to działa, wiem, jak oni to robią i praktycznie każdy w Polsce może zarejestrować 600-kę na 50-kę. Nie ma wyjątków, tylko trzeba mieć jedną znajomość i wszystko pójdzie gładko. Tylko wiadomo, że przy kontroli no to macie lipę, że wiadomo, że to nie jest motorower z takim dźwiękiem i w ogóle. Ogólnie sprzęgło bardzo ciężko chodzi, nie wiem czemu. To jest pierwsza taka jazda w tym sezonie. Ja jechałem na nim jeden raz tylko, także nie wyczułem jeszcze maszyny. Całkiem inna jazda jest niż na RC. Jest bardzo wygodnie. Chociaż to sprzęgło bardzo wnerwia, że tak ciężko chodzi. Ale do setki to jest raz dwa praktycznie. Kurde, chciałbym mieć taką moc w sumie u siebie. Coś jedzie za mną chyba. Coś mi brzęczy w kasku, nie wiem co. Przy wysokich prędkościach coś brzęczy w tym kasku, nie mam pojęcia, co to może być. Nie, mam nadzieję, że nie będziecie tego słyszeć na nagraniu, ponieważ też pewnie was będzie wnerwiać. Jedziemy, jedziemy. Dobra, wezmę skręcę tutaj, bo nie wiem, co to jest za samochód za mną. Tfu, tfu, tfu. Okej, wezmę go, wam zaprezentuję. On nie wydaje się być dużo cięższy od R-ki. Kurde, ale w ogóle nie mam wyczu tej maszyny. Jaka tutaj jest nóżka? Aha, jest taka nóżka. Tak się prezentuje ogółem. Są dodane takie złote dodatki jak u mnie. Moim zdaniem średnio pasuje, ale wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje. Mojemu tacie się podoba, więc to jest najważniejsze.
bo to jemu ma się podobać, a nie mi. Ogólnie jest to duży motocykl, dwa cylindry ma, 70 coś koni z tego co pamiętam. Fajnie chodzi, fajny ma dźwięk bardzo. Chciałbym mieć taki dźwięk w RC. Kozacki. Ale chyba samochodu nie ma żadnego. Z tyłu to nie będę wam pokazywać, bo po co? Tak on się prezentuje. Ogólnie to jest starszy motocykl już, ale prowadzi się naprawdę pewnie. Tylko właśnie to sprzęgło trochę coś dziwne takie jest, że tak bardzo mocno trzeba nacisnąć. Lewą ręką to mi ciężko, ale prawą trochę lepiej, bo więcej siły mam w prawej ręce. No i ogólnie, co ja sądzę o motocyklach zarejestrowanych na 50-kę? O większych pojemnościach? Moje zdanie jest takie, że więcej niż 125-ki nie chciałbym mieć zarejestrowanej na 50-kę, ponieważ potem to już się rzuca w oczy. Patrzcie jak to sprzęgło dziwnie łapie. Nie, możecie mi napisać, czy to we wszystkich modelach tak jest. Ale dziwna sprawa. No, przejechał akurat jak wyjechałem, kurde. No, ale w lusterkach to wszystko widać, kurde, jak w aucie. Sztosik. Tutaj po prostu spokojnie. No ogólnie tak wygodnie na tym się siedzi. Ja czuję się jakbym jechał po prostu jak na jakimś koniu, na jakimś rumaku, tak wygodnie jest. Masakra. Takim to można w trasę jeździć na spokojnie. Ło, aż by chciał uciec spod tyłka jak się gazu daje. Ogólnie pozycja jest bardzo podobna jak na CBR-ce. Tak mi się wydaje z punktu widzenia. Ale to ma moc. Ja nie rozumiem ludzi, którzy kupują sobie litra, ponieważ 600 już nie ma mocy. Trochę tego nie rozumiem. Chociaż może kiedyś zrozumiem, no nie wiadomo. Coś jedzie chyba. Ja nie. Kosik maszyna. Ogólnie to wbijamy 1000 subskrypcji na kanale. Ja się zatrzymam, bo tam jakiś samochód stoi. Wbijamy 1000 subskrypcji na kanale i bardzo się cieszę z tego powodu. Już miałem kiedyś kanał, jak wam opowiadałem, i tam miałem 1500 subskrypcji i myślę, że pobijemy ten rekord kiedyś. Jak na ten moment to zapowiada się naprawdę dobrze z tymi subskrypcjami. Mam nadzieję, że wbijemy jeszcze w tym tygodniu te subskrypcje. Możecie udostępniać ten film ogólnie, udostępniać mojego fanpage'a, posty na fanpage'u i w ogóle, żeby wbiło te 1000 w tym tygodniu, no bo naprawdę przygotowuję właśnie dla was bardzo fajny film specjalny. Pomysłu na razie nie zdradzam. Wiem, żebyście chcieli, ale no jeszcze wam nie zdradzę. No i ogólnie ja bym wam odradzał bardzo kupywać motocykle zarejestrowane na 50-kę. Znaczy no 125-ka to tam jeszcze spoko, ale powyżej 125-ki odradzam, ponieważ konsekwencje są po prostu za duże,
gdyby był wypadek, i to się rzuca w oczy. Wyobraźcie sobie, że to jest zarejestrowane, o Jezu, na 50. O, wyobraźcie sobie, czy ktoś by wam uwierzył, że dwa cylindry posiada motorowe? No wątpię, że ktoś by wam uwierzył. Także no, to jest moje po prostu zdanie na temat 600 zarejestrowanych na 50. Kiedyś był nawet litr zarejestrowany na 50. I naprawdę odradzam wam tego, nie róbcie takich rzeczy. Także no, to tyle ode mnie. Zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz. A my widzimy się już w kolejnych materiałach. Siemano.